Działający w Centrum Kultury i Sztuki dziecięcy zespół wokalny Pasjonatka weźmie udział w ogólnopolskim konkursie Śpiewająca Polska. Dzieci uczęszczające na zajęcia wokalne prowadzone przez Agatę Sowę widzowie Tetki znają już z koncertu zimowego. To grupa wyjątkowo urocza i muzykalna. Dzieci spotykają się raz w tygodniu, ćwicząc umiejętności wokalne, ale też emisję głosu, rytmikę, dykcję i przygotowując się do występów. Już w najbliższą środę o godzinie 18 w Centrum Kultury zaprezentują kolejny materiał w ramach cyklu Mistrz Uczeń. Będzie to premiera koncertu zatytułowanego Muzyczne Zoo. Mamy 30 wspaniałych dziewczynek oraz dwóch super śpiewających chłopców. Przedział wiekowy od 4 do 15 lat. W związku z tym mamy dwie grupy, dla młodszej grupy i dla starszej, ale na koncercie spotykamy się zawsze razem, bo integracja u nas jest bardzo ważna. Śpiewamy radośnie, dzieci śpiewają przepięknie, ćwiczymy na każdej próbie. Agata Sowa niewątpliwie ma dar zarażania muzyczną pasją, pogodą ducha, radością, ale też pracowitością. Zapewne dlatego zespół nazwany niedawno Pasjonatka spróbuje swoich sił w bardzo trudnym i wymagającym przedsięwzięciu. Akademia Chóralna Wrocław wybiera najlepiej przygotowane chóry spośród wszystkich dzieci mieszkających w naszym kraju i biorących udział w tym projekcie. Wyjeżdżają te dzieci na specjalne eliminacje. Eliminacje wyłaniają najlepszych i ci najlepsi jadą do Wrocławia, aby wziąć udział w wielkim, wielkim finale, w którym będzie brało udział 350 dzieci z całego kraju, 50-osobowa orkiestra i 60-osobowy zespół towarzyszący. W minionym roku był to Śląsk. W tym roku nie wiemy, ale pewnie równie prestiżowe. Co nasze dzieci muszą zrobić, żeby we Wrocławiu się pojawić? Pokonać dużą konkurencję? Oj tak, dużą konkurencję. Przede wszystkim muszą przygotować 3 utwory, które zostały nam narzucone, wziąć udział w 3 różnych występach i na podstawie obserwacji rozwoju będzie wybór. Przed naszym zespołem wielkie wyzwanie. Już niedługo, w maju, 18 maja, ruszamy na podbój ogólnopolski w konkursie Śpiewająca Polska. Przygotowujemy się do niego bardzo sumiennie. Mamy dobre humory i dobre nadzieje, że będzie fajnie. Przygotowujemy jeden utwór obligatoryjny, który nam narzucił program Śpiewającej Polski. Pozostałe są nasze, tajemnicą. Ciężko pracujemy, zobaczymy, jak to się nam wszystko uda. Trzymajcie za nas kciuki.